Dzień dobry, pani Gieniu. A dzień dobry, pani Grażyno. Co to pani wyczynia? Pani? No kwiecień, plecień. Poprzeplata, trochę zimy, trochę zimy. Aha, i no. Co pani na narty idzie? Idę sobie na narty, co będę robić, pani kochana? Po świętach na żarta jestem, pani też zresztą jest na żarta. Czy ja wiem? No, czy ja wiem? Ja wiem. Wystarczy, że ja wiem, ileż pani zażarłaś. No, a ja sobie teraz pani idę na narty. Pani kochana, pani Grażyno, pani idziesz? No nie wiem, nie jestem przekonana, żeby po trawie jeździć. Jakie trawie? Pani śnie, patrz, pani, nie mogę zapiąć. Nie widzę, pani zapomniałaś chyba. O, widzisz, pani, patrzy pani. Dobre, gotowe do jazdy, pani Grażyno. Jak tam po tych świętach, pani Gieniu, w ogóle? No pani, jak to po świętach? U mnie dobrze. Dobrze? A u pani? No też dobrze. No, ja wiem. Pani tak, dostałaś słoiki, sałatkę. Pani już zażarłaś? No jeszcze mam trochę w lodówce poświątecznego jedzonka. No to czekaj, dojem pani, sobie, jak przyjdą znajomy pani. Nikogo nie zapraszam, sama dojem. Aha, no. Pani chytra jesteś, ja tam chytra nie jestem. Pani Grażyno. No tak, jakoś tak. No, co tam pani chcesz? A chciałam spytać, co tam u pani Bogdana słychać, tego męża tam, co tam jest w tym sanatorium. Coś pani wie? A, pani u Bogdana to jest. Co jest? No, pani powiem tak o. No. Były te szczepienia były. No. Tak, potem był bal. Aha. Tak, Bogdan został królem szczepień. Tak, królową szczepienia została jakaś tam Urszula. No, a potem pani kochana zaprosili ich na wielkanocne przyjęcie, stół taki, wiesz pani. Tak, mieli święta, tak, w tym sanatorium? Mieli święta, tak. Wow. I on dzwoni, że on idzie na święta, że zaproszenie ma. Aha. Mówię, to Bogdan, ty się ubierz ładnie. No, aha, ściągnij se pasek, że ci portki nie leciały, wstydu nie rób. No tak. No, no i mówię, Bogdan, ty jak tam pójdziesz, to ty uważaj, co ty żresz. No, bo wiesz pani, on się kiedyś zatruł majonezem. No, u Zygmunta takiego byliśmy na imieninach. Pani żygał 3 dni tego majonezu i mówię, stary, ty nie jedz majonezu tam do tych jajek. Jajeczek, no. Przyjedziesz, Gienia ci ukręci majonezu ile chcesz. Pani kręcisz majonez? Nie, ja nie umiem robić majonezu, a, pani Gienia. Pani umiesz. No ja pani... tylko kupny. A, no tak, tam jest pani więcej E niż majonezu. E majonez powinien się nazywać. E majonez taki, E majonez sraki, prawda? No a pani Gienia, pani sama robi majonez, naprawdę? Oczywiście. Aha, musi pani przepis podać kiedyś. Po co pani przepis, jak pani nie umiesz zrobić? No jakbym miała przepis, może będę umiała, no. Pani przyjdzie, a pani nauczyła kręcić ten majonez. To no jeszcze dobrze. Nie jest takie trudne. Jeszcze pani zrozumiesz może. No, ja już mam ciężkie rozumienie, no ale mam. Tak, ja zauważyłam. No, wracajmy do wątku. No jakiego? No, pani mnie wybijasz z tropu. Bogdanowego. Bogdan, tak. Nażarł się oczywiście tego majonezu. Z jajkami? Tak. No na jajeczko poszedł, to co miał jeść? Poszedł na jajeczko. Pani sanepid przyjechał, wszystkich boli brzuch. Tak? Sanepid przyjechał, zbadali. Aha. No i salamandra, pani Grażyno. Co? Salamandra w całym ośrodku zdrowiskowym. A, salamandra. Salmonella. Tak, a? Salamandra, pani Grażyno. Aha. No leży teraz. Pozatruwali wszystkich? Tak, leczą się na salamandrę. To śmiesznie. Przepraszam, że się śmieję. No, też mówię, ale że ale pani śmieszny. Też nie jest smutna. Nie jestem smutna, bo ja durniowi mówiłam, nie żryj. No. No tam będzie żar, przecież on się nigdy mnie nie słucha, no tak, nie? No wiesz tak. Pani, jak to z chłopami, powiedz mu, zawsze zrobię odwrotnie. No. Mogłam mu powiedzieć, najedz się tych jajek. No tak, może by wtedy nie ruszył. Może by nie ruszył, cholera wie. Masz, pani Gieniu, pani tu sunie. Pani Gieniu, zatrzymaj się pani jeszcze na chwilkę. Tak. Bo w ogóle co pani sądzi o tej pogodzie? Co to za jakieś takie dziwne rzeczy, takie... żeby w kwietniu taki śnieg spadł? To pani, tak... wszystko na głowie stoi, pani. To? Pani, nie wiesz, świat zwariował. W kwietniu, pani, śnieg pada. Tak. Będziemy chyba lepić marzannę, coś mi się zdaje. O, może tak być. A pani kiedy, Grażyno, kiedy się marzannę topi? My najpierw ją ulepimy, pani. No, może się razem do czerwca kiedyś. Sama roztopi, cholera wie, albo i nie. Pani, bo świat na głowie stanął, pani rozumiesz, obserwujesz, pani Grażyno, trochę świat. No ja tak mało, ale pani tam ogląda często tak, ten dziennik. Tak, pani, dzień Wagarowicza. No. Pół dzieci ze wsi u nas pod szkołą stało. Aha. Do szkoły uciekli z domu. Aha, kiedyś rozumie, na odwrót było, nie? Na odwrót jest pani wszystko.
Ja pani powiem, było tako. Pani nie oglądasz dziennika dalej, głupie książki czytasz. No tak, tak. No, ja pani nie powiem, mam czasu na dziennik. Było rano podane. Tak? 1 kwietnia było podane, że się mogą wszyscy zapisywać na szczepienie. Aha. No, ja pani zadzwoniła. Tak? Co myślę, się zapisza, co mi tam? Jednak ja chce pani iść. Aha. No, to no tak, chłop zaszczepiony, to pani też tak, musi. Tak, jesteś zaszczepię, nie będę sobie pani szczepionki żałowała. Tym bardziej, że to darmo dają, nie? Tak, darmo pani dają, pani. Tu chodzą kobiety ze wsi eleganckie, już mają też zaszczepione. No to ja też co będę chodzić, co powieszę pani. No, że pani już bezpieczna jest. Tak, że gienia, 2 dawki, szczepionki. Ale pani, ja się zapisałam o 8.30. Tak. A o 11.00 podają, że to błąd systemu. Że prima aprilis. To być może był błąd systemu, system zrobił prima aprilis, pani. Może ale tak być. No i co teraz? No i odwołali mnie. Ojej. Tak, odwołali mnie pani Grażyno. Ja nie wiem, kiedy ja się teraz zapiszę. Ja muszę sobie założyć, pani wiesz, te takie profilus taki zaufanus. Aha. Jakiś taki profilus zaufanus w internetach się zakłada. Pani to się znasz, to pani mi załóż. O kurczę, nie za bardzo się znam. Ale aha, może razem usiądziemy, to tam aha, może to coś może, wymyślimy. To może jakogo innego pani poproszę. No i co pani powiem? No i taki pani, to taki błąd systemu się wkradł. Przepraszają pani, że oni to się błędem systemu zasłaniają, a ja pani powiem, że to strach teraz do szpitala iść czy coś. Pójdziesz pani, no jak czemu? Pójdziesz pani, żylaki, noga, trzeba uciąć nogę, tak, na przykład, trudno. Z jedną też się da żyć. No. No, a oni pani obetno drugo. No to i były takie przypadki. No, no i pani, a powiedzą, że błąd systemu, pani no Grażyno. Komputer źle powiedział. No, pani te błędy systemu, pani to strach. Aha. Strach naprawdę w ogóle pani cokolwiek, bo to wszędzie ten system jest teraz. Wkrada się wszędzie, wszędzie błąd wyskakuje, pani Grażyno. Pani, dlatego to o, ta pogoda i ten śnieg, to też może być pani błąd systemu. O, może być tam na górze gdzieś jakieś, coś się zawiesiło, na nie? Na pewno. Pani, to błąd systemu jak nic. Patrzcie pani, tyle śniegu w kwietniu. Patrzcie pani, o, błąd systemu, pani Grażyno. Ojej, no, widzę, że się pani strasznie zdenerwowała na ten system. Zdenerwowałam się. Pani, tak wkurzyłam, ale patrzcie pani, ja tymi nartami to odśnieżam. On właśnie, pani, klei się trochę ten śnieg, pani. Pani, ja odśnieżam nartami. Patrzcie pani, jak odśnieżyłam. Chyba pani za dużo sobie dzisiaj nie pojeździsz, pani Gieno. Nie, chyba se pani tu tak połażę i idę do domu. No właśnie. Pani, bo to naprawdę nie ma chyba co na te narty, co nie? No nie wiem, może pani chwileczkę się tam ale troszkę połażę, poszurasz. Ale po może jaka sąsiadka mnie zobaczy, no, co no, nie? Że pani Gienia jeszcze narty tak, wyciągnęła. Tak, że Gienia jeszcze na narciochach wali po prostu. A pani Gieniu, ta kuchnia pani w te święta była taka dobra. No wiem, a już przecież mi żarłam też. No tak, w sumie tak. No to co pani zostawiłaś, to se zżarłam. Dużo tego nie było, no, nie? Dużo nie, ale coś tam skubłam. Prawda? A mi już tak kiszki marsza grają, bo dzisiaj obiadu nie mam. Aha. Bo pani mi dałaś sałatki, no ale na obiad nic. Aha, na obiad pani nie masz. No nie mam. A pani aż ręka się trzęsie z głodu. No strasznie. No to przyjdź pani Grażyno. A co pani ma dzisiaj? Pani barszcz wie? Mam. Tak? Tak, a czerwony. Jaki? A, no, bo żurek był na święta, a teraz czerwony. Mam czerwony barszcz. Pani, kupiłam buraki dopiero w sklepie. O. No. A maskę pani pamiętała wziąć do tego sklepu? Maskę tak, do sklepu biorę, bo pani Amandata zapłacić nie chce, a te z sanepidu tu zwąchają się no, zaraz po świętach przylecą. No, no. No. Pani, chodź, idziemy. Ja to jestem pani zaproszona na ten barszczyk. Pani, jak ja pani odśnieżam. No, widzisz pani? Chodź no, pani, idziemy, ulepimy marzannę. No. I może potem na ten barszczyk, i tak? I na barszcz pani przyjdzie. Dobrze, przyjdź, to dziękuję, przyjdę, no, proszę, przyjdę. To no, proszę pomachać. A jak pani przyjdziesz na ten barszcz, to ja pani powiem błąd systemu. Oj, nie chciałabym się tak rozczarować. Pa, pani Grażyno, pani się módl, żeby błąd się nie wkradł. No będę, będę. No, bye. Pa, pa.